Halo, słuchajcie, króciutki film. Mianowicie już wyciekło, co generalnie będziemy robili w całym już DLC. Cała jego zawartość w sumie jest praktycznie w jednym poście. Na pewno to jest skrócona oczywiście wersja. Mianowicie Blitzblick napisał po prostu jedną rzecz. Będą cztery lokalizacje agencji. Najtańsza będzie do za dwa jakieś 2 miliony. W nowej agencji będziemy mogli zmieniać różnego rodzaju tam rzeczy. Zmieniać po prostu tam ściany. Wiadomo, nie? Tam tak dalej. Będą wiele upgrade'ów. Misja, generalnie historia, jaka tam będzie zrobiona bardziej w stylu takich napadów ma być, czyli to będzie spoko. Będą przygotowania, no i będzie finał. I teraz to jest pytanie, czy to będzie więcej niż na jedną osobę, znaczy, czy będzie minimum na jedną osobę, pewno będzie od 1 do 4. Ja zgaduję, że tak. Dlaczego? No bo większość, bo już od Kaio Perico generalnie zrobione solo, plus kiedyś tam był pytany ten koleś od Take-Two i on właśnie mówił, że już będą chcieli oni też się skupiać, żeby robić też właśnie solowe aktualizacje, więc myślę, że ta rzecz też będzie solo. Nie będzie do tego potrzebny nikt więcej właśnie. No i prawdopodobnie jak wszystko w tym GTA, będzie dało się to powtarzać. Do tego w samej agencji będziemy mieli taki kontakt, gdzie będziemy mogli zadzwonić po SUV-a. Czyli tak jak mamy w właśnie klubie samochodowym, możemy zadzwonić po samochód wsparcia, takich, co nam będą tam pomagali, zgubić pościg i tak dalej. Będą pozwolili wyłączyć radar i co jest w ogóle najśmieszniejsze, odnajdą dla nas rower. Chociaż też bike może znaczyć motocykl, ale no też może być to rower, więc to jest w sumie dosyć śmieszne, żebyśmy rower szukali, nie? Ma być 15 nowych samochodów i to jest bardzo, bardzo fajna informacja. Co prawda chyba na ten moment jest 12 albo 11, coś takiego. 11 znaleźli samochodów łącznie. No i też trochę to jest takich jakby potwierdzonych ogólnie, nie? Będzie tego dosyć sporo, będą 3 nowe bronie i 3 broniami no będzie paralizator, no nazwijmy, że jest nowy. Będzie Combat EMP Launcher, no to wiemy o tym, że on będzie. To jest ten taki, co ma walnić taką wiązką, no i Heavy Rifle, no to jest ta broń, którą miał tam Franklin na tym, właśnie na tej grafice. Która właśnie sądziłem, że dzisiaj wyjdzie, ale dzisiaj nic. Nic Rockstar nie wrzucił na Twittera, kompletnie nic. Olali całkowicie sobie sprawę. Nie wrzucają nowego postu na temat właśnie, no, nowej aktualizacji. Za tym idzie, skoro nie wrzucają nic na temat nowej aktualizacji, no to, no. No to chyba będzie w takim razie ta grafika wykorzystana w premierze aktualizacji, będą około 16, nie napiszą sobie tego posta, może 17. Tak to generalnie tam będzie u nich wyglądało. Będą nowe rodzaje, nowe wariacje broni, i pewne jakieś skiny się pojawią do broni. No i będą jakieś tam nowe koszulki i tak dalej. Z tego opisu wygląda na to, że to troszeczkę będzie DLC podobne do właśnie Los Santos Tuners, ale zobaczymy generalnie, jak to wyjdzie. Generalnie to, że ta miejscówka będzie za 2 miliony, no to tak można strzelać, że no będzie drożej. Ciekawe ogólnie, jak będą bardzo opłacalne te tutaj misje, czy to będzie właśnie, miejmy nadzieję, że będą płaciły dosyć sporo, no ja liczyłbym, jeżeli one zależy, jak długie będą, jeżeli będą tak jak w Los Santos Tuners, tak jak te kontrakty, czyli na 2 razy, jak to można byłoby chyba nazwać, że są tylko 2 przygotowania i finał, no to mam nadzieję, że chociaż tutaj będzie generalnie sytuacja wyglądała w stylu takim, że one chociaż będą dawały po te 300 tysięcy. Ale jeżeli to ma być właśnie w stylu takich większych napadów, no liczyłbym chociaż na taki milion z tego, nie? Żeby był milion, ale no zobaczymy generalnie, jak to wyjdzie, czy ja nie przesadziłem. Ale no przynajmniej, żeby było te 300 tysięcy, no to jakiś to miałoby większy sens. Bo tam jak robimy po 170, no to tak, no w godzinkę średnia to wyglądało. W porównaniu z pozostałymi po prostu aktywnościami w grze, a jak byłoby 2 razy tyle, to nawet jako tako w godzinę wydaje mi się, że coś by z tego było, ale no mówię, jak byłoby nawet więcej niż 300 tysięcy i by robiło się to naprawdę bardzo szybko, no to byłoby to bardzo spoko. Ale no zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. I oczywiście tak, aktualizacja jest o godzinie 11 naszego czasu, przynajmniej tak twierdzą, że ma być o godzinie 11. Pewno już się przedłuży do 11:30, zanim każdy będzie mógł ją pobrać. No ale zapewne, żeby każdy pewno na to wejdzie, pewno około, bo chyba nikt nie ma jeszcze przerwy świątecznej, chyba że ktoś ma. Albo ma ferię, ale raczej feria to chyba jeszcze za szybko. No to pewno gdzieś koło 14-15 będzie chyba live'a można z tego zrobić. Zobaczyć, jak generalnie ten update się prezentuje. Ale myślę, że raczej później niż wcześniej. No i cóż, można powiedzieć, że do zobaczenia jutro w update'cie. Do następnego, cześć.